Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Kupiliśmy z Edziem rybki. No i dzisiaj akcja paprykarz. Roboty przy tym trochę jest. Wyniosłam się tutaj do tego pomieszczenia koło domu, bo w kuchni to bym miała później kupę roboty. Zwłaszcza zapach ryb. Nie przepadam za zapachem ryb. A tu się szuflą wróci. Tak, a tutaj nie muszę aż tak patrzeć, że mi spadnie na podłogę, że będzie mi później waniało rybami. Dobrze, że mam takie pomieszczenie. Już dzisiaj nasmażył kotletów rybnych. No a teraz paprykarz. Jest przepyszny. Ten taki kupny ze sklepu nie dorównuje. To jest nasz paprykarz namyśliński. Najpyszniejszy na świecie. Kwestia gustu, no ale dobry jest. No, robi się go dosyć długo, bo tutaj trzeba ryby zmielić na drobniutko, warzywa pokroić. Przepis jest na kanale, to możecie sobie go znaleźć. No i najdłuższy to jest chyba proces gotowania, bo się gotuje. Ten paprykarz gotuje się kilka godzin. Ale ładnie wybrnęłaś z tego. Tak, jestem mistrzynią wybrnięcia z trudnych sytuacji. Już mi szuka po torbach. Bolek z tej strony. Franek z tej. Ja i moje koty. Paprykarz się gotuje. Edziu pilnuje. A ja jak zwykle w Kostrzynie, w Ogrodniczym nakupiłam sobie kwiatów. Gdzie to będę sadzić? Nie mam pojęcia. Co roku nakupię. A później dwa dni zastanawiam się, gdzie to wszystko sadzić. Ale kupiłam sobie gipsówkę, rabarbar. Przeważnie rabarbar kupowałam w doniczce i już taką sadzonkę albo nasionka i wysiewałam. A tym razem kupiłam sobie korzeń rabarbaru. Sztuk dwie. Chyba dwie. Gdzieś jest druga. Płomyk pomarańczowy. Kupiłam i nie wiem, co kupiłam. A to floksy są. U nas w Pospolicie mówi się na to floksy. Stare, zacne kwiaty. Znane z babcinych ogródków. Czerwony? Co, Bolku, chciałeś? Jest rabarbar. Drugi? Oczywiście... Kupiłam już kalię. Kocham kalię, uwielbiam kalię. U mnie w sezonie kalie są wszędzie. I mam cebulki z zeszłego roku powyciągane, ale w tym roku kupiłam sobie kolejne i będę sadzić. Czy już? Chyba jeszcze się wstrzymam, przynajmniej do marca. I później posadzę sobie w doniczkach, bo teraz to jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie. I kalia mi niestety zmarznie, jak wyjdzie. A i też jak posadzę, to będę trzymała w szklarni. No i lilie. Lilie drzewiaste i zapachowe, pachnące. Uwielbiam lilie. I frezje. Frezje wręcz kocham. To jest chyba tak naprawdę mój ulubiony kwiat. Lubię ich zapach. Ale frezja ogrodowa całkiem inaczej pachnie jak frezja kupna, taka z kwiaciarni. Ma inny kwiatuszek i inaczej troszeczkę wygląda. Ta frezja taka kupna, no ona jest sztucznie hodowana w tunelach foliowych i jest taka, no inna, jest całkiem inna. Te mają przepiękny zapach. W tamtym roku też sobie kupiłam, ale nie wzeszło mi ani jedna. Może w tym roku? No i nasion kupa. Kupa nasion.
To będzie czekało. Wysadzę tylko rabarbar. I dostałam jeszcze też czosnek, ząbki czosnku Harnasia i też go wysadzę, bo tamten to mi najprawdopodobniej chyba popłynie. Cyboluś. I tak tutaj między szklarnią a tunelem foliowym ukopię sobie ziemi i chyba posadzę czosnek. Niebolek? Chodź. Chodź. Kto takiego kota wyrzucił? A gdzie Franiu? Frania też ktoś wyrzucił. Wiecie, co wam powiem? Że w życiu bym nie pomyślała, że o tej porze będę sadzić czosnek. Jakby mi ktoś jeszcze w tamtym roku powiedział, że końcem lutego po 20 będę sadzić czosnek, to bym mu się w głowę popukała. A tu proszę. Renia sadzi czosnek. Czy z niego coś tutaj będzie? Szczerze powiem, że nie wiem. Tutaj jest najgorsza ziemia, jaka może być. Szczery piach. W ogóle ten kawałek nie był szykowany na sadzenie czegokolwiek poza rośnięciem trawy i jakiegoś zielska. I dzisiaj tak na szybciutko przywiozłam ziemi tam spod krów, takiej już solidnie skompostowanej. Dodałam mączki bazaltowej. No i tak za tydzień to tutaj na pewno jeszcze dam popiół, bo jest tutaj ta strona troszkę zacieniana. I jak deszcze padają, spływa woda tutaj z folii. I pojawił mi się mech. Do tej pory on mi tutaj w ogóle nie przeszkadzał. No ale teraz jak będzie czosnek, to już mi przeszkadzał będzie. Więc dam tutaj popiołu, żeby ten mech zlikwidować, bo popiół ma właśnie właściwości takie, że likwiduje mech. No i zobaczymy, co z tego będzie. Później zastosuję zasilanie kurzeńcem, którego mi nie brakuje. Polecę z emami. No i będziemy widzieć, żeby chociaż sobie do ogórków było. Nie sadzę go głęboko, bo tutaj to już nie ma większego znaczenia, jest bardzo późno jak na czosnek. No i tutaj może jeszcze przyjdą jakieś przymrozki, mrozy. Zobaczymy, co z tego będzie. To będzie wielkie pole doświadczeń. Będziemy tutaj wszyscy obserwować, bo sama jestem ciekawa. Tak jałowej ziemi, jak jest tutaj, to ja chyba nie mam nigdzie. Od lat tutaj nie było żadnego nawożenia, dosłownie nic. Zero. Nul. A dzisiaj sadzę czosnek. Zobaczcie, akcja. Ptaszki już zaczynają swoje gody. Siedzą na leszczynie. A koty? Marzy im się taki ptaszek.
brzoskwinia. Zobaczcie, jakie już ma pąki. Pąki kwiatowe. Tutaj bardzo ładnie widać, jak to wszystko szybciutko się rozwija. Dwa razy już ją opryskałam czosnkiem i teraz opryskam sobie trzeci raz. Mimo że to jest czosnek, to pszczoły nie lubią wykonywania jakichkolwiek zabiegów koło nich. Jednak czosnek też silnie pachnie. Dla nich wręcz chyba śmierdzi. No i mogłyby tutaj być wkurzone, gdyby chodziły. Także żadnych pryskań czosnkiem, jak pszczoły chodzą, nie ma. Teraz już jest po południu i jeżeli będziecie wykonywać jakiekolwiek opryski, zabiegi na swoich działkach, ogródkach środkami nie całkowicie naturalnymi, to naprawdę pod wieczór, tak żeby nie zaszkodzić pszczołom. To jest naprawdę bardzo ważne, bardzo istotne, bo pszczoła, która w ciągu dnia jest lotna, lata, to ona potrafi nawet usiąść na takim drzewku i spijać ogrzaną wodę, która jest bardzo im potrzebna do ula. No i jak takiego czegoś się napije, to już nie zdąży dolecieć do ula w drodze powrotnej. Umrze na miejscu w ciągu kilku sekund. Mój biedny bes spiłowany przez bobera. Już bardzo ładny był, miał około 2 metry wysokości. Pięknie kwitł. No i niestety kwitł. Teraz podwiążę go szmatką, bo tutaj obcięłam wszystkie boczne pędy. Zostawiłam 2 najsilniejsze. I one takie są na boki rozłożone, a muszą iść w górę. Nie robię tutaj żadnym drucikiem, żadnymi plastikowymi owijkami, bo gałązki są bardzo delikatne i szybciutko przetrą się. Będą wtedy chorowały, będą okaleczone i prawdopodobnie by z tego bzu tutaj nic nie było. A tak opaska ze szmaty nic tutaj tym gałązkom nie zrobi. Na początek wystarczy. Teraz nie chcę ich za mocno dociskać, naginać, żeby mi się nie połamały. Tak z tydzień teraz tutaj pobędą, żeby zesztywniały i później przyjdę w tą stronę, je jeszcze wygnę, wyprostuję, bo teraz to jeszcze nic mi tutaj to nie da. Mogą się złamać. A te trzeba wykopać i poprzesadzać.
dzisiaj dosyć już roboty. To, co było w ogródku na dziś do zrobienia, to zrobione. Plan wykonany. A teraz zajadamy tutaj z Edziem paprykarz. Słoik już praktycznie widzi dno. Można go jeść sam. Jest taki pyszny. No, co swoje, to swoje. Samemu jak się zrobi, to jest całkiem inny smak. A taki, no, do złudzenia przypomina smak sklepowy, ale pominięte są wszystkie niepotrzebne dodatki, cała ta chemia, ryba, warzywa, trochę przypraw i jest gotowy paprykarz. Radzę Wam, zróbcie sobie taki, bo naprawdę warto. Ja biorę się dalej za konsumowanie tych pyszności, a z Wami, kochani, żegnam się do następnego.